okres wojen napoleońskich i postać samego cesarza Francuzów, Napoleona Bonaparte, od zawsze fascynowała miłośników historii. Ten film będzie opowieścią o pobycie Napoleona na Warmii i Mazurach. Będzie też opowieścią o wojnie, miłości i nadziejach. Sierpień 1806 roku przyniósł Europie kryzys stosunków francusko-pruskich, który podsycił nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Bitwa pod Jeną doprowadziła do zupełnego pogromu Prus. 25 października 1806 roku korpus marszałka Louis Davout zajął Berlin. 26 grudnia tegoż roku francuskie dywizje Jeana Lansa starły się pod Pułtuskiem z armią rosyjską dowodzoną przez generała Leontija Bennigsena. Nierozstrzygnięty bój zakończył tę fazę walk. 1 stycznia 1807 roku Napoleon nakazał swym wojskom przejście na leża zimowe. To właśnie tu, 25 stycznia 1807 roku, na polach, na północ od Moronga, rozegrała się bitwa pomiędzy wojskami rosyjskimi. Rosjanie atakowali od strony Miłakowa, od strony Moronga ustawili się Francuzi. Bitwa rozpoczęła się w południe i zakończyła się zwycięstwem Francuzów. W tej bitwie poległ generał Reinhold von Anrep, rosyjski generał kawalerii. Kilkadziesiąt lat po bitwie jego syn ufundował właśnie ten pomnik. To jest jedyna pamiątka po bitwie pod Morągiem. Kiedy na północ od Moronga rozgrywał się bój, w mieście tym doszło do zaskakujących wydarzeń. Od południowego wschodu wjechali kawalerzyści dowodzeni przez księcia Piotra Dołgorukiego. Rosjanie zdobyli tabory z osobistymi bagażami marszałka Bernadotte. Późniejsza legenda dopisała do tego wydarzenia opowieść o ucieczce marszałka w samych tylko kalesonach. Starcie pod Morągiem uświadomiło Napoleonowi, że Rosjanie rozpoczęli ofensywę. Cesarz Francuzów poczuł, że powinien zjawić się na polach bitew. Na wieść o walkach pod Morągiem Napoleon wyjechał z Warszawy. 31 stycznia przybył do Wielbarka. Tu, według legendy, u miejscowego krawca zamówił sobie nauszniki. Następnie przez Pasym ruszył w kierunku Olsztyna. Na podstawie informacji zebranych przez zwiad, Bonaparte przypuszczał, że główne siły rosyjskie znajdują się w dobrym mieście, a w Jonkowie stoi tylko ich straż tylna. Napoleon przybył do Olsztyna 3 lutego 1807 roku. Najpierw ominął miasto, objechał je, pojechał do Gutkowa, gdzie z wieży kościelnej obserwował pole bitwy, planowanej bitwy pod Jonkowem. Do Olsztyna wrócił około południa, zatrzymał się w jednej z kamienic przy rynku i tutaj dokonywał przeglądu oddziałów zwiadowczych, odbierał meldunki od zwiadowców. Z jego pobytem na olsztyńskim rynku związana też jest legenda z zamachem. Jeden z mieszkańców Olsztyna wiele lat po pobycie Napoleona tutaj w Olsztynie przypomniał sobie, że z dachu jednej z tych kamienic miał zamiar zastrzelić Napoleona. Miał przygotowany muszkiet, ale z dachu zdjęli go zaniepokojeni tym zamiarem mieszkańcy Olsztyna. Napoleon przeniósł się z miasta na olsztyński zamek. Tutaj niczym prawdziwy turysta oglądał jedyną ocalałą pamiątkę po Mikołaju Koperniku, wykonaną przez wielkiego astronoma tablicę astronomiczną znajdującą się na ścianie krużganku olsztyńskiego zamku. Tymczasem za tymi drzwiami razem ze swoimi oficerami przygotowywał się do bitwy w okolicach podolsztyńskiej wsi Jonkowo. 3 lutego marszałek Soult otrzymał zadanie zdobycia przeprawy na łynie w Barkwedzie. Stamtąd żołnierze marszałka mieli uderzyć na tyły wojsk rosyjskich pod Jonkowem. Mostu w Barkwedzie broniły 4000 żołnierzy i 24 działa. Dopiero po czwartym ataku udało się Francuzom opanować przeprawę. Na tym wzgórzu stał ogromny dąb, o którym miejscowa ludność mówiła, że nocował pod nim sam Napoleon. W rzeczywistości cesarza w Barkwedzie nie było.
Przed spodziewaną bitwą pod Jonkowem Napoleon pozwolił swoim żołnierzom opuszczać ronda kapeluszy, co miało chronić ich przed mroźnym wiatrem. Bonaparte wrócił do Gutkowa zapewne po obiedzie. Marszałkowie Mira, Ożaro i czekająca gwardia ustawili się już w szyku bojowym przed Jonkowem. Od strony Barkwedy słychać było huk armat. Brakowało tylko wojsk marszałka Neya. Kiedy nadeszły, było już po zmroku. Napoleon uznał, że nie ma sensu rozpoczynać walki. Cesarz biwakował ze swymi żołnierzami w Gutkowie i jego armia szykowała się do boju. 4 lutego rano okazało się, że Rosjanie uciekli na północ, bo wiedzieli, że oczekiwane przez nich dywizje pruskiego generała Lestocka nie zdążą dojść na czas. 4 lutego 1807 roku Napoleon zatrzymał się na plebanii w Jonkowie. Obiecał gospodyni skarżącej się na rabujących wszystko żołnierzy francuskich wypłacić odszkodowanie. Kobieta zgubiła podpisane przez niego pismo, więc nie dostała pieniędzy. Francuski pościg za Rosjanami ciągnął się spod Jonkowa aż pod Iławę Pruską, obecnie Bagrationowsk, gdzie 7 i 8 lutego 1807 roku obie armie stoczyły krwawą, nierozstrzygniętą bitwę. Napoleon Bonaparte uznał się za zwycięzcę w tym starciu, bo jego żołnierze pozostali na polu bitwy. Żołnierze epoki napoleońskiej musieli być samowystarczalni. Od ludności krajów, przez które maszerowali, zdobywali żywność, sami dbali o mundury, bo wymieniano je w najlepszym wypadku co 2-3 lata. Podczas kampanii na Warmii i w Rosji, w czasie tęgich zim, starali się kupić lub zabrać ciepłą bieliznę, kożuchy. Podstawowym uzbrojeniem żołnierza był karabin skałkowy. Żołnierze armii napoleońskiej używali takich oto karabinów skałkowych. Akurat ten model to jest karabinek kawaleryjski, krótszy, żeby mógł kawalerzysta spokojnie go transportować. Żeby wystrzelić z takiego karabinu, żołnierz musiał wyjąć z ładownicy proch. Proch wtedy żołnierze trzymali w takich mniej więcej papierowych cukierkach. W czasie bitwy odgryzali, przegryzali je, nasypywali proch. Często papierek ten służył jako przybitka. Następnie żołnierze sięgali po kulę. Wkładali ją do lufy, znowu przybitka, trzeba było to wszystko ubić. Skąd się wzięła nazwa karabin skałkowy? Od tej skałki, która znajduje się tutaj w kurku. Teraz, żeby wystrzelić z tego karabinu, należało nasypać prochu na panewkę, odciągnąć kurek, przysunąć blaszkę, na której krzesiwo krzesało iskrę, odbezpieczyć i można było strzelać. Naprzód! Marsz! Przez prawo! Marsz! Do ataku! Broń! Luton, stój! Jesteśmy zaledwie przedstawicielstwem 4. kompanii, gdzie składamy się z fizylierów, jednego woltyżera i na końcu futrzanej czapce widać sapera. Czapka rogatywka posiada podpinkę wyposażona w blaszane mosiężne łuski, które chroniły od cięcia szablą. Żołnierz posiada na sobie granatowy sukienny mundur, kurtkę mundurową z białym rabatem. Na krzyż ma dwa pasy, z czego jeden jest od prawo w tył, zwrot. Z czego jeden jest od ładownicy, w której są, jest 30 sztuk ładunków do karabinu. Ładunki z czarnego prochu, ołowiana kula kalibru 16,5 mm. Na drugim pasie był zamocowany bagnet. Na podstawowe oprzyrządowanie żołnierza był potrzebny chlebak, jak sama nazwa wskazuje, chlebak służył do przechowywania żywności. Plecak żołnierza. W tym plecaku żołnierz nosił zapasowego buta, co jest ciekawostką, w tamtych czasach, na początku XIX wieku, żołnierskie buty były takie same, nie było rozróżnienia na prawy i lewy, także wystarczył jeden zapasowy, który pasował na lewą i prawą nogę. Zapasowa koszula, spodnie, przybory toaletowe, oczywiście u góry stroczony na plecaku koc,
menażka żołnierska stalowa, na której można było też coś usmażyć, kubek miedziany. Prawo w tył, zwrot. Spodnie zimowe, sukienne, letnie były białe. To są zimowe, granatowe w kolorze munduru i zimowe, tutaj w tym przypadku bawełniane, czarne kamasze. Karabin, podstawowe wyposażenie fizyliera księstwa warszawskiego. Wstąp do szeregu. Okres wojen napoleońskich to czas rozwoju medycyny wojskowej. Żołnierzy raniły kule karabinowe i pistoletowe. Mieli połamane kości od kul armatnich. Cięcia od szabel, rany kłute od pałaszy i lanc. Na polu bitwy lekarze mogli wyjąć kulę, oczyścić rany i amputować pogruchotane, zakażone kończyny. Reszta zależała od siły organizmu żołnierza. Okres wojen napoleońskich, a wcześniej jeszcze okres Wielkiej Rewolucji Francuskiej, to pierwsze poważne próby pomocy rannemu żołnierzowi bezpośrednio na polu bitwy. Były one związane z powstaniem tak zwanych ambulansów ruchomych Jana Dominika Lareya. Były też związane z próbami podwożenia bliżej pola walki chirurgów, którzy kiedyś rozstawiali swoje namioty o milę od pola bitwy. Tutaj jest za moimi plecami taki namiot ambulansowy, mały, typowy namiot pułkowy do pochodu. Z takim namiotem wędrowali chirurdzy liniowi, z pułków liniowych Armii Napoleońskiej po Europie. Namiot bardzo mały, mniej więcej 2,5 metra długości, 3 metry, w środku jakiś stół operacyjny. To były deski, to był jakiś stół z domu. To były pniaki, na których kładziono kilka desek, nakrywane jakąś szmatą pustą, prześcieradłem, serwetą. No i na tym niestety trzeba było operować w nocy, gdyż do rannych można się było dostać dopiero po zakończeniu działań zbrojnych, po zmierzchu, stąd bardzo ważna była latarnia lub płonące przy namiocie ognisko. Chirurg musiał być bardzo samowystarczalny, to co wziął ze sobą, to co niósł, to najczęściej torba. Tutaj właśnie mam torbę, ona jest troszkę późniejsza, jeśli chodzi o jej wygląd, ale fason jest ten sam. Taką torbę używali chirurdzy w XIX wieku. No i co wewnątrz? Kuferek z narzędziami podstawowymi, zawiniętymi w serwetę. Na wierzchu jest oczywiście etykietka, metka, tutaj autentycznego francuskiego chirurga Pierre-Emmanuel Galli. Kuferek z twardego drewna, musiał wytrzymać to, że był niesiony, że był w siodle, na koniu. Opatrunki, podstawowe leki, świeca, bardzo ważna, nici do szycia i miseczka do podawania leków. Jeśli lekarz był nie tylko chirurgiem, a większość z nich zajmowała się także medycyną ogólną, mimo że była już wtedy taka specjalizacja i lekarze ogólni byli oddzielni, brał jeszcze kuferek z lekami. Podstawowy. Kostki cukru. Kostka cukru ułatwiała podanie leku człowiekowi leżącemu. Kostka cukru porowata z cukru trzcinowego, prawdziwego albo z cukru buraczanego, gdyż epoka napoleońska to rozwój cukrownictwa buraczanego. W takim kubeczku oczywiście były leki podstawowe, leki przeciwbólowe, więc nasączone roztworem opium kryształki cukru. To tak zwana massa pilularis de cinoglosso. W oryginale troszkę żywicy w tym jest. To są takie kryształeczki, jakie mam tu w tej chwili na ręku. Brunatne. Oczywiście leki przeciwbólowe, leki przeciwgorączkowe. Bardzo ważna rzecz, ale to już zależało od szkoły. Ja na przykład jestem ze szkoły, nie używam metalowego turnikietu, używam taśmy parcianej do tamowania krwawienia. Ją po zwinięciu można bardzo dobrze ścisnąć kończynę, jednocześnie nie niszcząc krążenia obocznego, więc to ułatwiało przy amputacji działanie, no bo niestety podstawowym zabiegami były amputacje, ale nie wynikało to z tego, że nie umiano. Umiano bardzo wiele, ale gonił czas. Gonił czas i goniły nieprawdopodobne ilości rannych. Ponieważ tutaj dokładne dane odnośnie tego, co się działo pod Jankowem, nie ma, ale niedaleko stąd jest Iława Pruska. Pod Iławą Pruską było rannych 20 tysięcy żołnierzy.
tak po stronie francuskiej, jak i po stronie rosyjskiej i było około 200 lekarzy. 100 kilkudziesięciu francuskich, około 80 rosyjskich, którzy wycofali się. Rannymi Rosjanami zajmowali się Francuzi, między innymi Jan Dominik Larrey w swoim ambulansie. Cudem zresztą ocalał, gdyż ten ambulans stał się miejscem ataków oddziałów rosyjskich, gwardii rosyjskiej. No, ale udało się, w samą porę przyszła odsiecz i Jan Dominik Larrey ze swoim ambulansem ocalał. W tym czasie Napoleon zlecił jednemu ze swoich oficerów odnalezienie grobu Mikołaja Kopernika. Gerard Gley odwiedził Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto i Olsztyn, a relację z bezskutecznych poszukiwań opublikował w 1810 roku w Tygodniku Poznańskim. Znajdujemy się w gotyckiej katedrze pod wezwaniem świętego Jakuba w Olsztynie. Wnętrze tej katedry doskonale pamięta czasy wojen napoleońskich, bo tu, po dwudniowej bitwie pod Iławą Pruską, która rozegrała się na początku lutego 1807 roku, Francuzi uwięzili jeńców rosyjskich. Rosjanom było zimno, spalili całe wnętrze katedry. Zostało tylko kilka oryginalnych zabytków. Istnieje też opowieść o tym, że jeden z oficerów rosyjskich zorganizował ucieczkę. Rosjanie pocięli sztandary kościelne, związali z nich sznur i uciekli przez okno. Po starciu pod Iławą Pruską cesarz zatrzymał się w północnym skrzydle Ostródzkiego zamku. Niestety, określenie pokoju, w którym spał i pracował, jest niemożliwe. Bonaparte był niezadowolony z warunków, w jakich mieszkał, a jego oficerowie wspominali, że kwatera główna mieści się w jakiejś stodole. Cesarzowi było po prostu zimno, na co skarżył się w listach do żony Józefiny. Z Napoleonem i Ostrudą związana jest arcyciekawa historia pewnego obrazu. Na pierwszym planie widzimy Napoleona. Jest lekko otyły, ponieważ żywił się tym, co jadano w Europie Środkowej. Przed cesarzem stoi delegacja mieszkańców Ostrudy proszących, by na miasto nie nakładał wysokiej kontrybucji. Pięcioletni Edward Freiwald podaje pismo, a młoda niewiasta, nieznana z imienia i nazwiska, zachęca chłopca, by podszedł bliżej Boga wojny. Za nimi stoją rodzice Edwarda. Ludwik Freiwald był zarządcą zamku w Ostrudzie, tego samego, na którym zamieszkał Napoleon. A jego mama, znająca język francuski, służyła jako tłumacz pomiędzy mieszczanami a Francuzami. Pewnej nocy, kiedy służący Napoleona niósł cesarzowi wazę z gorącą zupą, potknął się o śpiącego na schodach małego Edwarda i wylał na niego wrzątek. Bonaparte, zatroskany tym, co się stało, natychmiast sprowadził lekarzy, którzy opatrzyli chłopca, i Napoleon nawet po wyjeździe z Ostrudy, z Kamieńca Suskiego, słał listy do Ludwiga Freiwalda z pytaniem, jak się miewa zdrowie pięcioletniego Edwarda. Od 1 kwietnia 1807 roku pałac w Kamieńcu Suskim stał się stolicą ówczesnej Europy. Na 2 miesiące zamieszkał tutaj Napoleon. Wokół Kamieńca Suskiego rozlokowała się jego wielka armia. Tu w kwietniu 1807 roku podpisał rozkaz o utworzeniu jednostki polskich szwoleżerów gwardii. Jednostki, która rok później zasunęła szarżą w wąwozie Somosiery. Również w kwietniu 1807 roku przyjechała tutaj Maria Walewska, nazywana polską żoną Napoleona. Napoleon pisał później do brata: nigdy nie czułem się lepiej, nigdy nie byłem lepszym kochankiem. Pałac w Kamieńcu Suskim wybudowano w pierwszej połowie XVIII wieku na zlecenie Konrada Fink von Finkenstein. Budowlę w stylu francuskiego baroku otaczały urządzony na modłę francuską ogród z romantyczną grotą ogrodową oraz ogromny folwark. Maria Walewska, zwana polską żoną Napoleona, przyjechała do Kamieńca w drugiej połowie kwietnia 1807 roku. Nie znamy dokładnie okoliczności, w jakich poznała cesarza Francuzów. W Kamieńcu Suskim Walewska czuła się jak więzień. Nie mogła nawet pojawić się w oknie, by żołnierze i oficerowie nie zobaczyli kochanki. Mimo to ich romans rozkwitał. Z cesarzem Francuzów spędzała noce i jadała z nim śniadania. Pewnego razu do sypialni wkroczył niespodziewanie marszałek Berthier. Otrzymał za to ostrą reprymendę. Od tej pory pukał, nim wszedł do pokoju Napoleona.
Przed II wojną światową w salach kamienieckiego zamku amerykańska wytwórnia Metro-Goldwyn-Mayer nakręciła sceny do filmu Conquest – Podbój z Gretą Garbo w roli głównej. Kiedy w 1806 roku Francuzi wkroczyli do Wielkopolski, Polacy przyjęli wejście Francuzów entuzjastycznie. Natychmiast zaczęli tworzyć swoje dywizje. Mieli nimi dowodzić książę Józef Poniatowski, generałowie Józef Zajączek i Jan Henryk Dąbrowski. Podczas pobytu Napoleona w Ostródzie i w Kamieńcu Suskim Polacy brali udział w walkach. Dywizja generała Dąbrowskiego oblegała Gdańsk, a korpus obserwacyjny Zajączka walczył w okolicach Jedwabna i Wielbarka. 6 czerwca 1807 roku podczas pobytu w Gniewie generał Dąbrowski otrzymał rozkaz od Napoleona, aby przyłączyć Polaków do armii francuskiej. Polacy forsownym marszem, maszerując niekiedy 50 km dziennie, maszerowali przez Prabuty, Morąg, Dobre Miasto, pod Lidzbark Warmiński, gdzie trwała bitwa pomiędzy wojskami rosyjskimi i francuskimi. Polacy spóźnili się na bitwę. Następnego dnia przez Gurowo i Ławeckie maszerowali pod Frydland. Tam, w decydującej batalii tej kampanii, Polacy trwali jedynie na pozycjach wyjściowych, cały czas ostrzeliwani przez rosyjską artylerię. W ataku na rosyjski pułk Leibgwardii uczestniczyli strzelcy konni dowodzeni przez Kazimierza Turno i Józefa Droszewskiego. W Muzeum w Armii i Mazur w Morągu znajdują się elementy uzbrojenia żołnierskiego i zabytki związane z epoką napoleońską, pochodzące z pierwszej połowy XIX wieku. Jest wśród nich broń i wyposażenie żołnierskie, lufa armatnia i kule karabinowe. Widok Moronga z tamtych czasów, plan bitwy pod Morągiem, tablice ilustrujące wyposażenie wojsk Królestwa Polskiego. Jedną z pamiątek po pobycie Napoleona na Warmii jest ten oto marmurowy blat stołu. Po bitwie pod Iławą Pruską Napoleon zatrzymał się w Gurowie Ławeckim. Zatrzymał się w lazarecie, gdzie leżeli ranni w bitwie żołnierze. I kilka lat po pobycie Napoleona właśnie ufundowano ten blat. Mamy datę pamiątkową i napis, że właśnie tu stał Napoleon. Okres wojen napoleońskich na Warmii i Mazurach był też szczególny z innego względu. Stacjonowały tu wojska polskie, walczące u boku armii francuskiej. Wiosną 1807 roku przebywający w tym regionie generał Józef Zajączek wyraźnie zakazał podkomendnym wszelkich rabunków, mówiąc: niech żołnierz pamięta, że jesteśmy w kraju, co dawniej jedną z nami składał ojczyznę i że mieszkaniec jest naszym współrodakiem, choć go różni język. Polscy żołnierze toczyli zacięte potyczki z podjazdami kozaków atamana Matwieja Płatowa, który stacjonował w Grzegżółkach. Pobliskie wzgórza zwane były przez miejscowych Błędnymi lub Złotymi Górami. Podobno w ich rejonie gubili się żołnierze francuscy, gdy w tych lasach zakopywali swoje łupy. Wiosną 1807 roku obie walczące strony zbierały siły. Rosyjski generał Bennigsen, naciskany przez cara Aleksandra I, rozpoczął na początku czerwca ofensywę. 10 czerwca 1807 roku pod Lidzbarkiem Warmińskim doszło do krwawej bitwy pomiędzy wojskami francuskimi i rosyjskimi, zakończonej wycofaniem się Rosjan na północ. 4 dni później te same armie spotkały się pod Frydlandem. Tam Francuzi odnieśli zdecydowane zwycięstwo. Z Lidzbarską bitwą związana jest ciekawa historia kolejnego obrazu zatytułowanego Bitwa pod Heilsbergiem. Wojciech Kossak namalował swoją twarz pruskiemu kawalerzyście zdobywającemu francuski sztandar. Sprawa twarzy malarza nabrała szczególnego rozgłosu w polskich kołach, gdzie miano za złe artyście ten postępek. Gdy w lipcu 1901 roku obraz Bitwa pod Heilsbergiem był prezentowany w Krakowie, Kossak przemalował twarz huzara.
Po bitwie pod Frydlandem polskie dywizje generałów Zajączka i Dąbrowskiego wkroczyły 22 czerwca 1807 roku do Giżycka. Dąbrowski kwaterował na Giżyckim zamku, a Zajączek w mieście. Potem przez miesiąc polscy żołnierze przebywali w okolicach Gołdapi i Olecka. W tym czasie w Tylży toczyły się rokowania pokojowe cesarza z carem Aleksandrem I. W lipcu 1807 roku powstało Księstwo Warszawskie, zalążek państwa polskiego, najwierniejszy sojusznik Napoleona Bonaparte. W 200. rocznicę olsztynianie upamiętnili pobyt Napoleona Bonaparte, fundując okazały kamień stojący przy moście Jana.